Siemano. Dobrze wiemy, co za chwilę się wydarzy. Ktoś mnie spuka. Może to YouTube, nie wiem. No. To zostaw łapę. Bo oglądamy zaległy Skibidi Toilet. A trochę tego wyszło. 50 tysięcy polubień co prawda nie było, ale zawsze możecie wbić to pod tym filmem, przez co nagramy fajnego TikToczka. Gdzie wychodzę z... No, co tam Dafak dodał? Co tam się dzieje? Więcej Skibidi Toilet, więcej sezonów, więcej wymuszanego przez YouTube kontentu na mnie, bo to jest kontent, który dodaje i zawsze ma zielony dolar. Także nie boję się o tym mówić, więc teraz ktoś, kto sprawdza ten film, pewnie ma takie... Hmm. 37 Skibidi Toilet. Dobra, oni są gotowi, wiadomo, kameramenowie. O, to już jest jakaś wyższa... Tu jest jakaś wyższa mutacja. Co jest gra... Przecież to są ziomeczki. O co... If you be my toilet baby. No także... Uj, wyłączyłem. Dafuka. Dobra, jest dalej, walka trwa w najlepsze. Okej, okay, są strzały. Przyjeżdżają czołgi, blokują się w bramach cyrkowych. Zasłonił go, miało wlecieć prosto w pośladek. Im postacie są większe, tym dźwięk rozchodzi się. Ale jak to może mieć? Tłumaczcie mi tylko jedną rzecz. Nie, Skibidi Toilet. 2,4 miliona polubień. Tylko 30 tysięcy łapek w dół. 39. Ten go kopie. Tu capoeira. Wysuwające się głowy. Odgryzające głowy, inne głowy. Ten spłukany, ten wyssany. Normalnie taką... O nie, jest jeszcze ktoś ważniejszy. Co to za ziomek? Wszyscy go znają, tylko nie ja. Powinienem też zostać spłukany, ale nie. Dzięki, mordo. Haha, dzięki. Jest jakiś szaleńczy uśmiech. Czyli ten ziomek jest jakimś dyktatorem. To jest gość wtajemniczony. Ten, który wyskoczył z Matrixa i wie, w jaki sposób poradzić sobie z wszystkimi głowami, które wychodzą z tych śmiesznych toalet. Jak klikam w sekcję komentarzy, to znikają dislike. YouTube! Co się dzieje? 40 jestem jeszcze bardziej ciekawy, nie? Dobra, mamy odsysaczkę do kibla. Tadzio Norek, kanalarz. Ich jest bardzo dużo. Ale przyjdzie człowiek telewizor, prawda? Zatrzymaj się na chwilę. To jest jeszcze większy jego ziomek, który potrafi zahipnotyzować jeszcze większą ilość osób. Dostaliśmy nakładkę z filtrem na twarz. Oni przegrają z kretesem, toiletmeny. Skibidi Toilety przegrają z kretesem. Ale o co tutaj może chodzić? Ja ogólnie teraz dostałem nakładkę filtrującą na twarz, która zamyka mi możliwość widzenia tego wszystkiego, co widzą toilety. Ale po co dostawałem tę nakładkę? Czy ja też jestem zły? Definicja zła jest różna w tym wypadku. Ale czekaj, ta jeszcze... Znowu wyłączyłem. Ja chcę zrozumieć to uniwersum. Szalone, to jest bardziej szalone uniwersum niż uniwersum Daniela Magikala, nie? Dawaj tu, on idzie dalej. Znowu ta kładka założona, już nawet mają IO. Policja, proszę przyjechać na Facebooka, bo kameramany i telewizormeny mszczą się nas. Jest jeszcze większy, prawda? Co jest grane? Piu! IO. Oni się, już będą się sami... A co z policjantem? Oni się sami spuszczają. Głowy po... Czy może być coś gorszego? Czy może być coś gorszego niż brak możliwości zareagowania? Toiletmeny są skończone. Czy to jest koniec tego uniwersum? Dawaj uśmiech. Czekam na niego. Okej. Okay. Czyli? Jakby nie patrzeć, czekacie, bo to jest mały. Są kameramany. Jest mały, który powiedział załóż... A, czyli my możemy być kameramenem, który ma po prostu filtr założony na twarz. No i w tym tam jeszcze leciały swoją drogą Skibidi Toilety. No i teraz wychodzi ziomek, który jest po prostu nie do zajechania. Już nie ma czterech telewizorów jak ten większy od najmniejszego. I po prostu odwala jakąś kaszanę, a tamtych wykręca jak po pigułach i sami spłukują się w toaletach. Nie rozumiem i nie zrozumiem tego uniwersum. Nawet Skibidi Toilet Policja nie mogła zrobić tutaj kompletnie niczego. To jest szalone uniwersum, które niech ktoś wyjaśni mi w komentarzu. To jest niemożliwe.
Niemożliwe. Jani, panie Maju, co się stało? Aju, nie chcę. Dziękuję, uśmiech tylko. Tyle mi wystarczy. Dobra, a teraz te pozostałe. Putty Spencer? Dobra, czyli Team Fortress też gdzieś tam się zabawia razem ze Skibidi Toilet i to był dobry remix tego wszystkiego. U Kailusa też był jeden spoko. Mogę wam pokazać. Ktoś mu po prostu stworzył jego własne Kailusowe uniwersum. Kailus to jest ogólnie taki ziomek, który robi też gierki. Jego nie da się pozbyć. Wyjdzie z kolejnego kibla, wiadomo. Problem TikToków i ogólnie shortów jest taki, że to jest, wiecie, żeby podbić sobie wyświetlenia, zasięgi i tak dalej, ale te wszystkie rzeczy bardzo mało zarabiałem, ponieważ nie jest to jeszcze tak rozwinięte, jak powinno. Ja za wszystkie wyświetlenia na swoich shortsach zarobiłem 39 groszy. Szajcie to. Nie umiałbym sobie w tych czasach kupić nawet pół gumy kulki za to, co zarobiłem z shortu. Więc tego się jeszcze aż tak nie pompuje, chyba że ktoś swoją karierę opiera tylko na to, żeby lokować w tych shortsach coś. No ale to tyle. Samo z siebie robienie shortów jest nieopłacalne. Tego już widzieliśmy, nie? W prawdziwym życiu, nie? O, tu jakiś w prawdziwym... Na RTX-ie! O, niezła graficzka. Ale creepy. Co chłopa wykręca, nie? Ale zobaczcie, jaka w tych czasach, bo to jest, mówię, trend, który zdominował chyba wszystkie platformy poza Instagramem. To było creepy. Chyba to użyję do miniaturki. Skibidi Toilet Amanda The Adventurer. Wow, no całkiem ciekawe. Czemu podzielone na 4 sekcje? Patrzcie to, jak ją wykręciło. To Amanda w końcu jest ta dobra. A, bo to jest skrzyżowane, nie? Czyli te dwa są takie same i te dwa takie same. Czyli ona w końcu jest dobra, czy nie? Bo ja nie wiem. Myślałem, że oglądam 4 różne ujęcia. Proszę bardzo, zrobione w taki sposób, że niby coś się dzieje na ekranie. 2 tylko wyrenderowane, tu puszczone po bokach. Niezła Amanda. Skibidi Toilet 32 wersja piracka. Ale piłatem? Jestem piłatem? Którym piłatem? Piłatem z Kałaibów? Być może. Nieźle. Oj, wydaje mi się, że to jest puszczone w tym, nie? W tym AI generated czymś. Nieźle. To jest wszystko puszczone w tym AI-u, nie? I po prostu edytowane i poprawiane. Ale całkiem ciekawe to wyszło. Ogólnie wiecie, to jest ten też taki trend, w którym robisz sobie zdjęcie, zatrzymujesz się w pewnym momencie i leci tam muza. I jedziesz, nie? I tam się, wiesz, twoja twarz edytuje, normalnie wykręca, wiadomo, nie? No dobra, dziękujemy. Piłaci z Kałaibów. Da, Skibidi Toilet na RTX-ie 6% po godzinach, dawaj. Ten typ jest w ogóle creepy tak swoją drogą, nie? To jest tak creepy, w sensie te takie real life animacje, nie? No zobaczcie typa, nie? To, że musisz to zanimować, robi to człowiek, oczywiście to jest, mówię, sprawa logiczna, natomiast patrzcie to. Nie udało mi się wychwycić momentu, nie? Ale te RTX-owe... Tu mamy 3% RTX. Dzień dobry, trafiłem dobrze, mam nadzieję, że tak, dzień dobry. Widać, takie androidowe, robotowe, mocno wiecie, o co chodzi, nie? Tamci aż się łapią za głowę, nie mogą na to patrzeć, nie? I zjadaj. W ogóle fajne przejście wymyślił sobie ten gość, w sensie z tym zjadaniem, czyli coś wpada w ekran i od razu, jak obejrzysz coś raz albo dwa razy, przyłącza cię na kolejnego shorta, w którym i tak dzieje się to samo i tak coś ci zjada. W większości, teraz już odpuścił te tematy, ale na początku tak to wyglądało. Skibidi Toilet Szaryka. Dlatego... Co to za kościelne rytmy u Szarikana? Ja pierdolę, która godzina? Czas to spierdolę. Dlaczego?
To jest turbo głupie. Kurde, co za czasy. Napiszmy hashtag RIP 2012. To były czasy. Ostatnio co odkryłem, ile lat minęło od piosenki. 9 lat minęło od tej piosenki. Kojarzycie ją? Zatrzymuje się cała ulica. Gdy on mnie co mam w tej siatce pyta. 9 lat, 2014 rok. 9 lat od tej piosenki. Przecież ja 6 razy mrugnąłem i jestem tu, gdzie jestem. Tucki widzi toilet na RTX-ie 2%. Nie może być gorzej. Każdy kolejny short udowadnia mi, że jednak może. A tu od Kailusa coś z Buckle My Shoe. Siema mordo. On jest większy od ciebie, więc zostaniesz spokojnie zgładzony. Scott Summers z X-Menów. Dostanie z buta znaja, nie? To przynajmniej działają komentarze. Wystarczy YouTube'a na dzisiaj, no bez kitu. Zemsta Skibidi Toilet. W Minecrafcie. Wszędzie, po prostu to już uderza w każde miejsce, nie? Kim jest Lemoncraft, nie wiem. Ale tu się coś od Skibidi Toiletuje, nie? Dobra, jesteśmy na placu zabaw, tu jest Mać villagera w kiblu? Everybody could up the Ale to chodzi. Ale remix, którego nie słyszałem. Pojawiły się dwa kolejne. Skibi Village Toilet. No nie. To jest najgorzej docięta porcelana, jaką widziałem. Spójrz to szybko, nie? Dobra, naprawdę starczy tego kontentu na dzisiaj. Czekaj, niech se leci w tle. Aha. A na koniec sekretny 43 epizod, który jeszcze nie pojawił się na głównym kanale Dafaka. Gówno.